Centrum Nowych Technologii w Gliwicach naukowcy Politechniki Śląskiej zaprezentowali nowy wynalazek – komorę fumigacyjną, czyli urządzenie oczyszczające powietrze. Zastosowane w nim rozwiązania mają służyć w walce z drobnoustrojami i zanieczyszczeniem powietrza w skupiskach ludzkich. Pomysł się wziął dokładnie w marcu tego roku, kiedy zaczęliśmy obserwować sytuację, która się dzieje w krajach zachodnich typu Niemcy, Stany Zjednoczone, Anglia, Hiszpania. Bardzo dużo pojawiało się informacji prasowych, że dobrze skonstruowane oczyszczacze powietrza mogą zminimalizować ryzyko zakażenia COVID. Jako że z panem profesorem Pikoniem zawsze wybiegamy troszeczkę w przyszłość, to chcieliśmy stworzyć jakieś urządzenie, które będzie docelowo fajne cenowo, proste w użytkowaniu, bardzo wydajne i które nie tylko na COVID się przyda, ale również na przykład na sezony grypowe, czy na przykład do lokalizacji borykających się ze smogiem. Chcieliśmy wykorzystać, połączyć maksymalną wydajność urządzenia z jego dużą efektywnością na przykład biobójczą. Dlatego zaprojektowaliśmy system tak zwanej pulsacji, który polega na tym, że mamy dedykowany kanał. W tym kanale powietrznym mamy ustawione w odpowiednich miejscach lampy UVC LED i dwa silniki, które zasysają różnie powietrze. Pierwszy silnik zasysa powietrze z maksymalną wydajnością, natomiast drugi działa w systemie pulsacyjnym, czyli raz wysokie, raz niskie obroty. Dzięki temu tworzy nam się taki nielinearny, czyli jednorodny przepływ powietrza i prądy wirowe, takie kuliste wokół tych lamp UVC, które mamy zamontowane w tym kanale. Dzięki temu zyskaliśmy efektywność urządzenia na poziomie 30% większej niż inne urządzenia tego typu klasy. Co warto jeszcze zaznaczyć, to dodatkowe urządzenie wyposażyliśmy w czujnik foniczny, bo dedykujemy je również do szkół, czyli w momencie, kiedy na przykład dzieci wyjdą na korytarz i urządzenie wykryje natężenie dźwięku powyżej 66 dB, przechodzi na tryb automatycznej wydajności, czyli tej najlepszej filtracji. No może się zgłosić do naszego startupa technologicznego, do firmy WAM, na stronie wam-machines.com. My już wcześniej, nasz projekt to były te bramy odkażające, zainstalowaliśmy około 30 tych urządzeń, to w bardzo prestiżowych placówkach, bo i nawet w Muzeum Auschwitz-Birkenau dwa takie urządzenia stoją. To jest nasz kolejny projekt, przed nami są kolejne projekty. My jako startup technologiczny razem z Politechniką opracowujemy technologię. Politechnika to jest jednostka badawcza, więc ona umożliwia opracowanie takiej technologii, natomiast jej wdrożenie, my już jesteśmy odpowiedzialni i możemy po prostu, obejmujemy już tą gałąź właśnie związaną z produkcją i instalacją, serwisem i tak dalej. Możecie oczywiście, tutaj raczej powietrza, no chyba, że miałbym jakiś dym, to wtedy bym wam pokazał, ale pokażę wam z przodu parametry, jakie można sobie ustawiać w urządzeniu. Urządzenie ma bardzo dużo parametrów do ustawienia z tego względu, ponieważ to jest taki już nasz drugi docelowy prototyp, który będziemy instalować w szpitalu, ale ma on możliwość ustawiania cykli pracy tego drugiego pulsacyjnego silnika, bo w zależności od lokalizacji my mamy tu do czynienia zarówno ze szkołą, jak i na przykład oddziałem zakaźnym, gdzie te powietrze musi być inaczej filtrowane. Obsługa urządzenia jest bardzo prosta. Tutaj regulujemy sobie, jeśli w trybie manualnym, to regulujemy sobie urządzenie, z jaką prędkością chodzą silniki, z jaką minimalną prędkością chodzą silniki, z jakimi sekwencjami czasowymi ma chodzić silnik pulsacyjny. Możemy sobie dodatkowo lampy UV włączać. Teraz ich nie włączam, ponieważ ich promieniowanie nie jest widoczne dla oczu, ale jest bardzo szkodliwe. Możemy włączyć sobie czujnik foniczny, który wykrywa nam dzieci. Możemy również włączyć lub wyłączyć pulsację. Także jest tutaj dużo ustawień, w zależności, tak jak powiedziałem, od lokalizacji. Tutaj widać jeszcze jest specjalny czujnik laserowy do natężenia pyłu. Urządzenie pokazuje te wszystkie informacje. W jaki sposób przeszkalacie właśnie tych ludzi, że to jest po prostu całkiem
łatwe w obsłudze? To znaczy przeszkalanie nie ma tu, nie, bo to jest, naprawdę jest bardzo proste urządzenie. Tutaj wystarczy wymienić co półtorej miesiąca na przykład te filtry HEPA H13. Urządzenie jest w taki sposób zaprojektowane, że te filtry można kupić wszędzie, nie tylko trzeba u nas. Natomiast lokalizacja, gdzie instalujemy, a na przykład ma być to przykładowo szkoła lub szpital, to my już wybieramy z automatu ustawienia, a jeżeli lokalizacja się zmienia, to wtedy ta obsługa do nas dzwoni i mówimy, co tam ustawić, jakie parametry, i mogą to urządzenie ustawić w innej lokalizacji. Bo szkolenie z możliwości na przykład osoby technicznej w szkole z ustawień na przykład na oddział zakaźny, no to tutaj nie ma najmniejszego sensu, tak? Politechnika Śląska poprzez system wsparcia i system programów podajakościowych od lat wspiera pracowników, doktorantów, studentów w działaniach takich innowacyjnych. W ostatnim czasie wiele takich rozwiązań powstało, między innymi brama odkażająca, no i dzisiejszy bohater, oczyszczacz powietrza. Przypomnę również, że bardzo aktywnie działamy w zakresie ochrony zdrowia. Kilka tygodni temu otwarliśmy wielkie centrum innowacji dla ochrony zdrowia w Zabrzu jako wspólny projekt miasta Zabrze, Politechniki Śląskiej i firmy Philips. Tak jak powiedziałem, koncentrujemy swoje badania wokół obszarów badawczych i ta koncentracja ma na celu kumulowanie kapitału ludzkiego, tak aby takie innowacyjne rozwiązania jak to dzisiejsze mogło powstawać. To rozwiązanie jest bardzo istotne, jest przykładem, jak może ochrona zdrowia, ochrona środowiska i jakość powietrza wewnętrznego współgrać w jednym urządzeniu. Gratuluję całemu zespołowi badawczemu, panu profesorowi Pikoniowi, pani doktor Bogackiej, panu doktorowi Czachorowi. Gratuluję fundacji, gratuluję użytkownikowi i wyrażam nadzieję, że w przyszłości Politechnika Śląska i obszar, który koordynuje, będzie mógł znowu cieszyć się i chwalić kolejnymi wynalazkami. Z naszej strony służyliśmy panu Czachorowi taką pomocą naukową. Przeprowadzaliśmy obliczenia przepływowe. To trochę są, muszę powiedzieć, takie nudne rzeczy, ale trzeba to uczynić, tak? Obliczaliśmy wielkości komór, tak aby uzyskać odpowiedni czas przebywania powietrza w komorach, żeby lampy UV mogły sobie poradzić z drobnoustrojami. Także daliśmy takie główne założenia projektowe, natomiast sam projekt i wykonanie leżało już po stronie startupu WAM, czyli to już zajmował się tym pan doktor Czachor. Testowaliśmy oczyszczacz powietrza firmy WAM, ale również oczyszczacze powietrza takie, które są powszechnie dostępne na rynku. No i muszę Państwu powiedzieć, że wyniki są bardzo obiecujące, jeżeli chodzi o ten oczyszczacz firmy WAM, ponieważ redukcja tych stężeń aerozoli biologicznych, tych zanieczyszczeń biologicznych, o których mówiłam, była o 30% lepsza, porównując do wyników otrzymanych przy wykorzystaniu tych oczyszczaczy powszechnie dostępnych na rynku. Będziemy wspólnie z Politechniką Śląską starali się zbadać skuteczność tego typu urządzenia. Jeśli rzeczywiście ta użyteczność będzie bardzo duża, no to wtedy możemy rozważać pozyskanie takich urządzeń, no bo może wtedy udałoby się wspólnie na przykład z Politechniką napisać jakiś projekt, z którego udałoby się pozyskać środki na zakup takich urządzeń. To urządzenie stanie w dziecięcej, w pediatrycznej
pediatrycznej izbie przyjęć, dlatego że wydaje nam się, że będzie to jakby najbardziej prawidłowa lokalizacja, ze względu na to, że w obecnej chwili mamy jakby tam kumulację przypadków z różnego rodzaju wirusami. Wśród jakby królują trzy. Jest to wirus grypy, wirus RSV wirus, no i koronawirus. Do tej pory nie korzystaliśmy z żadnych oczyszczaczy, bo generalnie rzecz biorąc jakby takich profesjonalnych oczyszczaczy na rynku no, raczej trudno znaleźć, no, a to co jest dostępne w sklepach takich, w których możemy zrobić zakupy, no, wydaje nam się, że jednak to nie są urządzenia do oczyszczania powierzchni szpitalnych, gdzie jednak ta atmosfera jest zupełnie inna niż no, w naszym zaciszu domowym. Podczas pierwszej fali pandemii właśnie z Politechniką Śląską oraz startupem WAM przekazaliśmy aż 5 bram odkażających dla ratowników medycznych, dla szpitali, w tym między innymi dla szpitala w Krakowie, szpitala uniwersyteckiego, które to w znaczący sposób, chciałabym podkreślić, zmniejszyły ilość zakażeń wśród bohaterów ery COVID, czyli ratowników medycznych oraz całego personelu. Następnie przekazaliśmy również bramy odkażające do domów spokojnej starości. Dzisiaj ponownie wspieramy właśnie szpital tutaj i pan w Zabrzu. Cieszę się również, że jesteśmy odpowiedzialni za konkurs, który ma na celu propagowanie szczepień, ponieważ od naszych wspólnych małych decyzji zależy bezpieczeństwo naszych bliskich, osób, które też kochamy. Oprócz tego, że będziemy propagować szczepienia, również laureat tego konkursu będzie mógł wskazać nie tylko dom dziecka, do którego przekażemy bon edukacyjny, ale również szkołę podstawową, gdzie trafi kolejne urządzenie. Dzięki temu chcemy raz jeszcze podkreślić, że od nas wszystkich zależy bezpieczeństwo oraz to, że nasze decyzje wpływają też na zmianę u naszych bliskich, u innych osób.